Mecz grupowy. 7-5 prowadzi Wojtek Bączek, a po drugiej stronie Rafał Olejnik z Gorzelca. No i to chyba jest walka o zwycięstwo w grupie, a zwycięstwo w grupie to jest równocześnie awans do ćwierćfinału. No, już wiem nawet, że czeka na niego już, na tego zwycięzcę czeka Darek. Ja. Czyli Darek się zmierzy ze zwycięzcą tego meczu. Wojtek Rafał. Siedem, 8-5. Dobrze pan rozumie, panie Filipie z Polski. Z Bolesławca. No i Rafał zserwuje, żeby pozostać w meczu jeszcze. Słucham? No, wszystko spoko. Obiecałem tutaj publiczności i widzom, że pozostaniesz w meczu jeszcze. Oj, ładny rep. Ciężko. O ile tu piłek mają? 5-8-0-15. Rafał na Wojtka. Oj, ładny serwis. Co później? Delikatnie wrzucił tam piłeczkę. Filip tak samo zrobił, może troszkę silniej, znając umiejętności Filipa Zwolskiego. O, i popatrz, znowu Wojtek tutaj agresywnie. O, i tu mamy oczywiście turniej, jest obsadzony nieźle, są sędziowie i są też chłopcy do podwania piłek. Proszę przyjąć pozycję odpowiednią. O, właśnie. No to jest Filip Zwolski, który troszeczkę dorabia jako sędzia. No i wracamy do meczu. Chyba piłki meczowe, chyba. Oj, proszę, i to jeszcze jakie. Game, set, match. Wojtek Bączek i tym samym awansuje do ćwierćfinału, a w ćwierćfinale spytamy go zaraz, z kim gra. Co jest, Rafał? No, serwis mówi. Serwis zero. A, myślałem, że coś pokazujesz na rączkę, myślałem, że jakiś sabotaż ktoś ci przygotował. Nie, serwis nawet w tym meczu wychodził i Darek był się, bo jak mi tak będzie wychodzić. Tak, no więc właśnie, wygrał pan grupę. Tak. I kto, z kim pan gra w ćwierćfinale? No, z Darkiem, szefem, całym organizatorem, mistrzem ceremonii. Świetnie, gratuluję panu i powodzenia w ćwierćfinale. No, mam nadzieję.